Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Tu wasz Belfer Wybitny z kanału Darek Polus. Słuchajcie, dzisiaj zdecydowałem, że jednak Q&A zrobimy nie w klasie z dwóch powodów. Zwrócono mi uwagę, że w klasie jest bardzo duży przedźwięk. Dlatego stwierdziłem, że będę to nagrywał w troszeczkę bardziej kameralnych warunkach. Po drugie, na tych godzinach czwartkowych jestem sprawdzany telefonem, czy ja te lekcje prowadzę. No, zaraz prowadzę. No, co tam mam prowadzić, jak nikogo nie ma, nie było i nie będzie. Natomiast, a sprawdzane jest to jak? Telefonem. Nieważne, że jak wychodzę z klasy, patrzy na mnie 6 kamer i wszyscy dokładnie wiedzą, o której wchodzę, o której wychodzę z klasy, czy jestem, czy mnie nie ma. Muszę odebrać telefon i potwierdzić, że jestem na godzinie czarkowej. To kurwa nieważne, że mogę w tym czasie odebrać ten telefon z Malediwów i powiedzieć, że jestem na godzinie czarkowej, to nikogo nie interesuje. Ma być telefon odebrany. No a skoro mam mieć telefon odebrany, to przeszkadza w nagrywaniu tym telefonem, dlatego stwierdziłem, że nie będę sobie robił problemów i będę nagrywał to troszeczkę później. Ale myślę, że jest pożytkiem dla wszystkich. Ja jestem spokojniejszy i wy, mam nadzieję, będziecie mieli lepszą jakość dźwięku. No i pan dyrektor będzie zadowolony, że te telefony odbieram. Bo raz powiem wam szczerze, nie odebrałem. I było takie zamieszanie przez oczywiście swoje zapominalstwo. Nie wziąłem telefonu z pokoju nauczycielskiego i pojechałem do drugiej szkoły. Oczywiście potem znowu wracałem do szkoły prywatnej, więc mogłem go sobie spokojnie wziąć. No ale w tym czasie była godzina czarkowa i nie miałem jak odebrać. Potem patrzę, 5 rozmów nieodebranych. Mówię, co jest grane? Mówię, może coś się stało, ale dzwonię i no i powiedziałem, jaka jest sytuacja, nie? Ale żeby to się nie powtarzało, godziny czarkowe będziemy mieli w takim właśnie formacie. Dobra, nie przedłużajmy. No tutaj mam dużo pozdrowień. Oczywiście staram się na bieżąco na te pozdrowienia odpowiadać, ale wszystkim gremialnie również chciałem bardzo podziękować i również wszystkich gorąco pozdrowić. A jak już przy pozdrowieniach jestem, to chłopaki z pierwszej C na górce pozdrawiam serdecznie i przechodzimy do pytań. Co pan sądzi o elektryfikacji motoryzacji? Co ja sądzę? Myślę, że to jest coś nieuchronnego. Oczywiście w tej chwili to jest argument, że ta energia jest produkowana głównie z węgla w Polsce. No ale to się powoli będzie zmieniało, wiadomo. Odchodzimy od węgla. Już są pierwsze umowy podpisane. Za ileś lat będą tam, obym doczekał, elektrownie atomowe, więc ta energia na pewno będzie czystsza. W moim przypadku jest to troszeczkę za wcześnie. To znaczy, te samochody mają zbyt mały zasięg. Ja nie będę się, kurde, cały czas martwił, ile mam baterii, czy dojadę na jakąś uczelnię, czy nie dojadę do jakiejś uczelni, czy gdziekolwiek, bo ja ogólnie dużo jeżdżę. A tutaj zaleję samochód i jeżdżę sobie przez 2 tygodnie, o nic się nie martwiąc. Nie mówię tutaj o osobach, które mieszkają gdzieś w blokach, no to już w ogóle, jak oni mają ten przedłużacz z balkonu wyrzucić i pociągnąć aż na parking. Także na razie te elektryczne samochody są poza moim obszarem zainteresowania. Ale mówię, prawdopodobnie będziemy na nie skazani w przyszłości. No ale jak tak patrzyłem na nowego miniaka czy nowego Fiata 500, to ma teoretycznie tam 180 km zasięgu. W praktyce będzie pewno 120. No to wyjazd do Poznania i tam będę musiał szukać stacji ładowania, żeby przyjechać do domu. No to trochę mi się mija z celem. Nie? Czy chodził pan na Halloween po domach? Nie chodziłem na Halloween po domach, gdyż chodzą dzieci, a ja jako dziecko żyłem w czasie stanu wojennego. Jako młody chłopak jeszcze przemycałem bibułę do drukarni, także niestety wtedy nikt nie myślał i nikt nie słyszał o Halloween. Trzeba było żyć, trzeba było przeżyć. Teraz macie tak dobrze, że możecie sobie chodzić po cukierki. Kiedyś by was ZOMO spałowało i tyle byście mieli z Halloween. Bo była godzina policyjna w ogóle, nie?
Co pan sądzi o elektrycznym Dodge Challengerze? Co ja sądzę o tym, znaczy ja w ogóle schorowałem na Dodge Challengera, tego normalnego jeszcze, który jest teraz produkowany. Ja widziałem, to jest cały czas concept car. Z tego co słyszałem, to mają zacząć produkować ten samochód w 2024. No, jeżeli, no i tam miało mieć 800 chyba 80 koni, czy jakoś tak, no czyli jest obiecująco. Jeżeli on będzie tak brzmiał jak ten stary Challenger, no to skradnie mi serce. Czy Szczupak to król wód, czy sum? Teoretycznie powinien być sum, no bo sum jest dużo większy, jest największą rybą prawdopodobnie żyjącą w naszych jeziorach czy rzekach. No ale sum żyje w mule, czyli w gównie. A król nie może żyć w gównie. Dlatego bezapelacyjnie królem polskich wód jest Szczupak. Jeszcze bardziej ohydne jest E46 Coupe. A, to odnośnie mojego filmu z tą brzydką BMW-ką, która stała mi przed maską, przed Jeepem, jak jechałem obwodnicą w Poznaniu. Powiem wam, że E46, mówię o tej normalnej limuzynie czterofurtkowej, to był obiekt mojego pożądania, obiekt moich marzeń, niespełnionych zresztą, bo nigdy mnie nie było na nią stać, a potem jak już było na nią mnie stać, no to ona była już taka stara i już została tylko w sferze marzeń. Natomiast fakt faktem, E46 w kupie wyglądała tragicznie. Nie urażając, ale wyglądała jak kobieta z pięknymi piersiami, ale bez tyłka. I to ją dyskwalifikowało kompletnie, nie? No nie, 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 to była tragedia. Tutaj się z panem całkowicie zgadzam. Czy karasie jedzą gówno? Tak, jedzą, ale tylko te pierdolnięte. Ja na przykład mam kilkaset karasi w moim oczku i w akwarium i wszystkie wydają się być normalne. Czy pił pan perłę eksport? Oczywiście, że piłem. Ja chyba wszystkie piwa piłem, jakie są dostępne na rynku w celach degustacyjnych i powiem wam, że już o jakieś 3 lat nie piję perły eksport, dlatego że no, zeszła na psy. Kiedyś to była w ogóle idea wersji eksport piw polega na tym, że one są troszeczkę mocniejsze i tak troszeczkę takie bardziej delikatne. To znaczy z jednej strony mają troszeczkę więcej alkoholu, ale z drugiej strony nie mają tak dużej goryczki. Natomiast Perła Export miała te pierwsze, jeszcze tak mniej więcej między przed 19 rokiem bodajże, Perły Export miały 6% alkoholu i oprócz tego miały, tam była tylko woda, słód jęczmienny i chmiel. A po tym właśnie 19 roku ono było takie słodkawe. Oni dodawali tam maltozy, nie, wcześniej jakiegoś syropu glukozowego, potem maltozy i po prostu tego się nie dało pić. W ogóle wam powiem, że dużo polskich koncerniaków jest niestety z syropem glukozowym. On się różnie nazywa. Tragedia. Jedynie, jeżeli już gustujecie w koncerniakach, no to jedynie to żywiec, który nie bardzo mi podchodzi. Okocim, ten w zielonych puszkach i bodajże wyszło teraz tyskie Pilsner. No wiadomo, Pilsner jest bardziej goryczkowy, jak ktoś lubi, to polecam. No i oczywiście poznański Pils. A reszta to nie, to nie, to nie. Także od paru lat nie piję perełki eksport, bo, no bo jest dziadowskie. Co warto studiować? I czy w ogóle warto? Słuchaj, jeżeli masz dobry zawód, lubisz to, co robisz, czy swoją firmę, czy cokolwiek, jest to ci do niczego niepotrzebne, to po co będziesz studiował? Uważam, że to jest bez sensu. Dla papierka, dla magistra,
Teraz co trzeci jest magistrem. To nie robi na nikim wrażenia. No chyba, że masz naprawdę jakąś firmę i albo reprezentujesz jakąś firmę i chcesz mieć MGR-a przed wizytówką, to okej. Ale jeżeli jesteś u progu swojego zawodowego życia, to znaczy kończysz szkołę średnią i nie wiesz, co dalej ze sobą zrobić, no to jak najbardziej tak, po szkole średniej to w zasadzie nie masz wyjścia. Musisz zrobić studia, bo średnie teraz nic nie daje. Szkoła branżowa da ci, jak wybierzesz dobry zawód, dobrą przyszłość zawodową. Moje chłopaki ze szkół branżowych, gdziekolwiek nie byłem wychowawcą, wszyscy skończyli i mają bardzo dobre zawody, bardzo fajnie zarabiają. Jesteśmy w kontakcie z większością, także wiem, że im się wiedzie. Natomiast no, po szkole średniej, sorry. Chyba, że jesteś technikiem, mechatronikiem czy czymś takim i idziesz bezpośrednio do, nie wiem, Steyko czy jakiejś innej firmy dłużej, bo na mechatroników jest zapotrzebowanie. Natomiast wszystkie inne zawody typu technik, reklamy czy jakieś tam inne pomioty, to od razu proponuję na studia, po ogólniaku tak samo. Słuchajcie, co studiować? Nie wiem, co studiować. To wszystko zależy, jakie masz zdolności i w czym się czujesz dobrze i co lubisz. Także tutaj nie ma jednej zasady. Warto oczywiście zobaczyć, jakie są tendencje na rynku pracy, bo jedne zawody są bardziej potrzebne, drugie mniej. Teraz wiadomo, że bardziej są potrzebne zawody techniczne, czyli politechnika, ale nie każdy jest zdobyty z przedmiotów ścisłych, także no, trzeba to dobrze przemyśleć. Natomiast także trudno mi powiedzieć, jaki przedmiot studiować. Mogę wam najwyżej powiedzieć, jakich przedmiotów nie studiować. No zapomnijcie o wszystkich takich przedmiotach typu socjologia, politologia, historia, geografia. Nie dlatego, że to są złe przedmioty, tylko dlatego, że po prostu nie ma na nie w tej chwili zapotrzebowania na rynku. No po takich przedmiotach niestety nawet do biblioteki cię nie przyjmą, bo musisz mieć w tej chwili skończone bibliotekarstwo. Wspólne granie z uczniami, może jakiś turniej szkolny. Pewno to jest nawiązanie do gier komputerowych. Słuchajcie, jak najbardziej, tylko że problem polega na tym, że jeżeli, bo nie wiem skąd jesteś, czy jesteś z Górki, czy jesteś ze szkoły prywatnej. W szkole prywatnej nie będzie żadnego problemu, można to ogarnąć i spotkać się któregoś popołudnia i zrobić sobie zawody. Na Górce to nie jest tak proste, po prostu o 15:00 nawet wcześniej cała górka się wyludnia. Nikt tam nie chce siedzieć popołudniami. Jakieś film o pieczeniu chlebka. Powiem wam, że ja piekę chleb jakieś 20 lat, to znaczy teraz pieczę automat. No ale mimo wszystko, trzeba zrobić jakieś proporcje do ciasta. Ja osobiście od wielu, wielu lat jem tylko chleb orkiszowy z mąki eko orkiszowej. I to jest piękny i smaczny chleb. Zrobimy o tym odcinek, może nie cały, bo to będzie nudne, bo taki chleb się piecze parę godzin, ale ogólnie skrót będzie i będę każdemu polecał. Jak pan został nauczycielem? Normalnie, to znaczy nie, właśnie nie normalnie. Już miałem 30 parę lat i siedziałem kiedyś w tym urzędzie. Dosyć wysoko nawet zaszedłem w hierarchii urzędniczej, ale to był kres mojej kariery i w zasadzie mówię, no i tak miałem 30 tam parę lat i mówię, wiem, że do końca życia będę tak siedział w tym urzędzie, a nie bardzo mi się to, chciałem coś nowego, a tak jak już wcześniej mówiłem w jednym z odcinków, jednym z moich obowiązków był stan techniczny szkół w Czankowie i dwa razy do roku chodziłem po tych szkołach, sprawdzałem szczelność okien, czy dach nie cieknie, co tam trzeba przebudować i tak dalej, i tak dalej. Spisywałem i potem było to realizowane, albo nie, jak nie było kasy. No ale ja przy okazji widziałem, jak ci nauczyciele pracują. No oczywiście pracują, tylko że pracują, tak jak wcześniej mówiłem, w zasadzie 8 miesięcy, bo 2 miesiące wakacji, ferie i wszystkie tam święta, nie święta, mamy wolne, teraz mogę powiedzieć mamy, wtedy mieli wolne. No i te wakacje mnie strasznie fascynowały. Chciałem zwiedzić cały świat i albo do wtedy jeszcze, do tamtego momentu, to najdalej to byłem, nie wiem, w Mielnie.
No i stwierdziłem, że tak, muszę jakoś swoje życie sobie zreorganizować i pójść na studia, zostać nauczycielem tylko po to, żeby mieć te wakacje. Angielskiego nauczyłem się sam. No, zwolniłem się z pracy po roku uczenia się popołudniami. Potem uczyłem się rok już od rana do wieczora. Jak się tego języka na tyle nauczyłem, że mogłem startować na studia, wtedy było naprawdę po 8 na jedno miejsce, no to zdałem te egzaminy i zostałem chyba najstarszym uczniem na studiach dziennych. W wieku czy tam 30 paru lat i no i skończyłem te studia, najpierw jako licencjat, potem za jakiś czas zostałem magistrem filologii angielskiej. No potem zrobiłem sobie jakiś czas przerwy, no bo jednak musiałem zacząć zarabiać pieniądze i żyć normalnie. No a teraz jestem doktorem. Chociaż tu, gdzie pracuję na górce, oczywiście jestem tylko magistrem. Nie uznano mi stopnia doktorskiego, mam w angażu magister bez żadnych dodatków. W jakim wieku zacząć naukę angielskiego? Jeżeli rodzice są dwujęzyczni, tak, i rozmawiają na przykład po polsku i angielsku w domu, to wtedy dzieciak od początku, że tak powiem, z mlekiem matki oba języki i w obu będzie mówił bardzo ładnie. Natomiast aplikowanie angielskiego dzieciom w przedszkolu czy tam w pierwszych klasach szkoły podstawowej moim zdaniem mija się z celem zupełnie. To znaczy pewnie, że się nauczy tam nazw zwierzątek, zacznie śpiewać ABCD, bla bla bla, ale on nawet nie wie, co on tam śpiewa. Nazwy kolorów i tak dalej. No to pewnie taki rodzic przyjdzie, o jak ładnie kolory wymienia, nie? Czy coś takiego. No ale co z tego? No, to na tym się kończy edukacja. No bo co on więcej tam w szkole będzie się uczył. To w zasadzie jak dojrzeje i zacznie się uczyć poważnie, no bo takiemu dzieciakowi nie wytłumaczysz, co to jest present perfect continuous, czy co to jest passive voice, czy reported speech, czy jakieś tam inne rzeczy, które są w języku angielskim. Po prostu jest na to za wcześnie. On się pewne rzeczy na pamięć nauczy, on będzie to powtarzał, ale to nie jest taki angielski zrozumiały dla niego do końca, nie? Dlatego na pewno, że można dzieciakom bajki puszczać, niech się osłuchają z tym językiem, ale moim zdaniem nauka angielskiego poważna powinna zacząć się 6., 7. klasa szkoły podstawowej, nie wcześniej. Dajcie tym dzieciom trochę dzieciństwa. No i wtedy nawet, jeżeli ktoś się uczy dużo wcześniej, to w ciągu tam, nie wiem, te nazwy zwierzątek i alfabet i kolory i inne takie pierdoły, to nadrobi w ciągu tygodnia. Także, a po co ma mieć dodatkowy stres, jaki jest małym dzieckiem? Niech się bawi, zabrać mu komórkę, niech idzie do piaskownicy, niech się, nie wiem, bawi z kijami wstrzelanego, cokolwiek. Niech nie siedzi w domu z tą komórką, ale też niech się nie uczy angielskiego, tylko no. Skoro ja, stary dziad, potrafiłem się nauczyć w wieku 30 paru lat, no to znaczy, że nigdy nie jest za późno. Słuchajcie, to było chyba ostatnie pytanie, nie widzę nic więcej, sprawdzę jeszcze na Messengerze. Nie widzę. Dobra, kończymy, mam nadzieję, że ten nowy format Wam się podoba. Jak tylko będą następne pytania, będziemy do niego wracać. Zostawcie ślad po tym, że tu byliście, że mnie słuchaliście. Jakiś komentarz, jakieś kolejne pytania. Może jakiegoś suba, jak ktoś jeszcze nie dał. Łapkę w górę Belfowi. Będzie mi niezmiernie miło. A póki co wszystkim Wam życzę. Dzięki za oglądanie w ogóle. Za cierpliwość. Wszystkim Wam życzę dużo zdrowia, bo jak zawsze powtarzam, zdrowie jest najważniejsze, a jak jest zdrowie, to i angielskiego się nauczycie, i kasa będzie, i będziecie szczęśliwi. To wszystko. Dziękuję. Pozdrawiam. Belfer wybitny.